Dobrze, więc jak to rozgramy? Tak jak mówiłem, czy ktoś inny pomysł ma? Ja daję Alinici swojego kałachabona, no najlepiej strzela u nas w zespole z karabinów. Ja zgadzam się na wszystko, bo niewiele usłyszałam. Cóż, propozycja była taka, żebyście weszli na dach budynku i osłonili mnie oraz Alicję. Okej. Dobra, to pośpieszmy się. Musimy jakoś wejść niezauważalnie, aby szybko ładujcie się na ten dach. Pytanie, czy czekamy, aż zjawią się osoby, z którymi mają dokonać handlu, aby wymienić dokumenty, czy kradniemy je teraz? Im mniej ludzi, tym lepiej, jak najszybciej. A Fred nie może, że z wami zamiast Alicji, która byłaby tutaj z snajperem? No to możemy już Fred pogadać tak ze sobą. patrzy, w sumie to chyba mnie by raczej rozpoznali, bo kilka razy wraz byłem. Dobrze. Jako, że mam jeszcze alkohol jeden, chcę oderwać szmatę od swojego ubrania, kawałek, i zrobić sobie kolejnego Mołotowa. Okej, okay, bez problemu. Dobrze, Natomiast w tak Alicjo. zwanym międzyczasie słyszysz ryk nadjeżdżającej ciężarówki. Ona zajeżdża od strony południowej, od strony tego właśnie ściany zieleni, jadąc gdzieś bokiem między budynkami, a właśnie tymi roślinami atakującymi asfalt, i wjeżdża tuż przed stację. Widzisz, czujesz, widzisz, ciężko to określić. Kierowca zachowuje się jakoś nienormalnie. Jego prowadzenie pojazdu nie jest pewne. Kiedy tylko parkuje ciężarówkę, drzwi gwałtownie otwierają się, on zaczyna uciekać. Okej, ucieka przed kimś, przed czymś, czy ogólnie z samochodu sobie ucieka? Jakby Widzę. wybiegł z ciężarówki i ucieka. Ma coś na sobie takiego dziwnego? Widzisz, że jest paradoksalnie grubo ubrany. Ma ten? Opaskę Samona lub inne znaki charakterystyczne? Nie, nie ma opaski samą. Natomiast biegnie w stronę stacji, krzycząc: ludzie, Zamachowie? pomocy! Ludzie! Ludzie, pomocy! Ci cholerni psychopaci! I w tym momencie widzisz, jak facet eksploduje. Zamachowie. Pod ubraniem miał dużo ładunków wybuchowych. Na tyle dużo, że połowa dachu tej stacji benzynowej się zapadła. Kilka słupów po prostu podtrzymujących dach upadło. Widzisz, że ten członek gangu, który stał najbliżej wejścia, nie żyje. Nie tyle został rozerwany, ponieważ no, wybuch go nie dosięgnął, ale odrzut sprawił, że uderzył w jakąś wystającą krawędź metalu i jego czaszka została rozłupana. Okej, Inni poprzewracali się na ziemię. prawdopodobnie jestem niemalże zamieszanie. Tak, chciałbym podbić. Czy my stoimy tam, gdzie jest Tam, ten. tam. Tam, gdzie jest ten pseudoinwalida narysowany? Czy. Wy przyszliście z tamtej strony, natomiast nie powiedzieliście, gdzie jesteście. To jest budynek. To akurat na czym się narysował Nikolaj, to jest budynek. Ja się nie narysowałem, ale dobra. Dobrze, ja chciałbym się podkreślić. Znaczy w sumie, no dobra, podkreślić na tył tego budynku, tak żeby nie widzieli mnie. Będzie to ciężkie do zrobienia, biorąc pod uwagę, że jakby nie patrzeć, to jest budynek, który nie ma ścian. A teraz to już na pewno po tej eksplozji. Test Okej. będzie, pomijając, masz dodatkowe utrudnienia, będziesz musiał też je policzyć, ale test będzie Dobrze, trudny, to bazowo. czekaj. W takim razie chcę sobie użyć wieży. Że zdobędę te dokumenty. Hi. Masz przesrane, no kurde, no nie da rady. Nie da? Szkoda. Idziesz w stronę tego budynku i czujesz, no. Przecież ten budynek nie ma ścian, oni zaraz mnie zobaczą. Zobaczą, że się zbliżam. No akurat mam udawaną przepaskę na ramieniu, na pewno mnie dorwą. Już nawet widzisz, jak gościu się odwraca w twoją stronę i za chwilę cię dostrzeże, ale nagle słychać ryk motorów. Ryk motorów zbliżających się właśnie od południa.
I ten człowiek, który miał patrzeć w twoją stronę, automatycznie odwraca wzrok w tamtą stronę. Składasz krótką modlitwę dziękczynną i dostrzegasz, jak wjeżdżają motory czarne, ozdobione motywami kości. I na samym przednie jedzie facet z długą, taką jakby chińską bródką. Sama broda i wąsy długie, policzki nie porośnięte zarostem. Cylinder, gdzie z zapaska dookoła cylindra takiego aksamitnego wystają dwie ułamane kości, ludzkie piszczele. Na łańcuchu żelaznym ma na klacie czaszkę. Jego ludzie, widać ewidentnie, że jest to przywódca, jego ludzie też mają jakieś elementy kości na ubraniu. Niektórzy są ubrani w stroje, które mają na sobie narysowane kości, czy też sprayem naniesione. Podjeżdżają do stacji. Wyciągają broń. Masz tylko ułamek sekundy na to, żeby paść na ziemię. Padasz nie na ziemię, tuż obok faceta, który trzymał tą teczkę. Bo tak daleko udało ci się zakraść. Akurat wtedy, kiedy on dostaje strzał w samo czoło od ludzi z gangu motocyklowego. Sięgam po tę teczkę. Sięgasz, masz w dłoniach teczkę. Zdobyłeś teczkę, udało ci się osiągnąć to, o co poprosiłeś. Teraz mam przestrzenę, znowu mówię. Jest w tej chwili otoczona przez ludzi na motorach. Dobrze. Którzy stają i jak do ogłuszonych tym wybuchem ludzi gangu samą strzelają jak do kaczek. Możesz mi zaznaczyć, gdzie oni stoją dokładnie? Oni otoczyli całą stację. Mm-hmm. Jest ich 12. Widzę może jakąś klapę w podłodze przy mnie? Nie. To jest parterowy budynek stacji benzynowej. Po co na stacji benzynowej miałaby być klapa? Nie wiem, to Ameryka. Wyciągam młotowa. Tam jakaś klapa. Wyciągam młotowa. Tak. I pytanie, próbować negocjować, czy oni są te dokumenty? Kurna. Rzucam młotowa w stronę, kurczę, gdzie to stoi mniej więcej? No okej, ty jesteś mniej więcej w tym miejscu, to znaczy to ich. Ty przybyłeś od północnej strony stacji i niedaleko właśnie, jakby po przeciwległej stronie, po przekątnej tego miejsca, gdzie nastąpiła eksplozja. Ciężarówka stoi przy dystrybutorach na południowo-wschodniej części stacji. Ludzie na motorach otoczyli całą stację i tak naprawdę zbliżają się w twoją stronę ze wszystkich stron. Ten człowiek, który wygląda na przywódcę, idzie właśnie od strony, gdzie zawalił się dach. Ja wiem, że na stacji nie ma już paliwa. To było mówione od Freda. Ale tam ci niekoniecznie mogą dowiedzieć. Rzucam młotem w stronę dystrybutorów. Dobrze, rzuć na trafienie. Rzuciło, bo ja nie widzę. A kliknąłem. Tak. Ile? Możesz powiedzieć? 15, 4 i 18. No jako, że jest to rzut walki, no to wystarczy ci jeden sukces, tą czwórkę łyknę. Dorzucasz. Dorzucasz i dystrybutor zajął się płomieniami. Natomiast to będzie... Ten płomień trwał tak długo, jak długo paliwo z alkoholu się wypali. Bo zarówno w dystrybutorze, jak w zbiornikach już nie ma żadnego paliwa. Widzisz, przerazili się tym? Że... Nie przerazili się. I widzisz, jak niektórzy z nich zaczynają się śmiać i mówią: ha, 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 w płomieniach na spotkanie ze śniącym. Ha, ha. Wyciągam obrzyna. Oto mają szybką zdrowaśkę. Znak krzyża. I pytanie, ile metrów mam do najbliższego typa? Najbliższy typ przechodzi od tyłu. I no jest od ciebie jakieś. Biorąc pod uwagę, że chwilę wcześniej strzelał w główkę
gościowi, który stał niedaleko ciebie, no to masz do niego jakieś 3 metry. Widzisz, że odwraca się w twoją stronę i za chwilę cię dostrzeże. Od przywódcy? Przywódca jest od strony tego wejścia, które się zawaliło. Zupełnie po przeciwległym końcu. Jakieś 9 metrów. Prawdopodobnie nie zdejmie ten typek. Dobra, wale w typa 3 metry ode mnie. Okej. Okay. No to w takim razie może najpierw zaczniemy od rzutu na inicjatywę. A ja mam pytanie. Gdzie jest reszta? Gdzie my jesteśmy? Wy jesteście w tym budynku po drugiej stronie ulicy. Kiedy Eli zaczął się skradać, to zostaliście w nim. Dobra, to ja w tym czasie, co on tam to robił, wszystko szybko zwracam się do towarzyszy i pytam się, co robimy. Masz mojego kałasza, zdejmij przywódcę, to ten w cylindrze, jak go zdejmiesz, to oni tracą swoje morale i będzie większa szansa, że uciekną. Problem w tym, że jakby będąc w budynku, dach stacji benzynowej zasłania linię wzroku w stronę przywódcy. A mogę się jakkolwiek ustawić w ten sposób, żebym go widziała? Musiałabyś przebiec na drugą stronę ulicy. Chłopaki, a jakoś to... naokoło? Albo ogień zaporowy. Jak ty będziesz biec, to my po prostu będziemy strzelać ze wszystkiego, kogo co mamy i będziemy cię osłaniać, żebyśmy mogła dobiec. To spróbuj w takim razie, Alicjo, rzucić, no proszę mi, na inicjatywę. I zobaczymy, czy będziesz działać na tyle wcześnie, żeby zrobić cokolwiek, zanim oni to zrobią. Możesz mi przypomnieć, jak się rzucał na inicjatywę? Bo no, ty już rzuciłeś na inicjatywę, miałeś 20. Czyli natomiast lipa. Od środkowego rzutu, czyli nie najsilniejszego, nie najsłabszego, liczy się różnicę między przeciętnym, biorąc pod uwagę utrudnienia, jakie macie zarówno z rana do szpitala, należy też się doliczyć. I tak podajecie punkty sukcesu, tej różnicy. No ja niestety nie widzę teraz sukcesu. Mam 2 punkty porażki, bo niestety teraz liczę sobie jako trudny przez te 60% utrudnień, tak? Mhm. No to niestety, mam Rudy, 2 porażki. Nie? Ja mam tę samą przypadłość co Nat teraz i nie widzę moich rzutów. Okej, okay, no miałeś 10, 13 i 20. 20 podniosło ci poziom testu. No i miałeś to 13. No i to jest i tak słabiej niż 10, 18, 13 twojego przeciwnika, gdzie jego 13 było środkowym rzutem, tylko że nie miał 20. Natomiast facet do ciebie nie strzela. Słyszysz, że krzyczy: szefie! Znaleźliśmy go! Czy mimo to decydujesz się do niego strzelić? Nie? Dobra, mówię. A to wy nie chcecie mnie zabić? I słyszysz taki pełen pogardy i takiego cynizmu głos. A czy trupy zwracają długi? Ci, którzy posnęli, a obudzić się nie chcą, nie oddadzą nam naszych skarbów. Plotka chodzi po mieście, że jakiś frajer zapłacił medykowi kupą bardzo dobrego tornado. Bardzo dobrego tornado. Bardzo dobrego tornado. I chciałbym wiedzieć, skąd to tornado masz. Tornado? Alicjo, niestety widzisz, że jakby Eli wciąż żyje. Poruszają się wewnątrz jacyś ludzie, ale wciąż nie masz linii strzału dla przywódcy. Dobra. To wycelowuję w jakieś miejsce, którym potencjalnie może się pojawić ten szef tej bandy całej, przygotowując się do strzału i czekając na dogodną okazję. Futu, ułatwię ci zadanie. Wyjeżdżam tam, jak to usłyszałem. Nie! Tak. To jeżeli już ma to być koniec, to niech będzie to piękny koniec. Wyjeżdżam z tego budynku, Rudy. Ale oczywiście 45 mam ukrytą, a obrzyna mam na kolanach.
No czekaj, czekaj, zanim wyjedziesz, to ja nie mogę zmienić, znaczy przełożyć tej amunicji z kałasza do Springfielda? Nie, Nie da ten rady, bo to jest sam zupełnie amunicjum. inne kalibry. Na Wiesz, pewno? wciśniesz jedno, drugie, ale wiesz, naciśniesz spust i pierdek. Jedno jest 5,56, drugie jest 7,76, czy coś takiego. Okej. Nie. To i tak masz dużo szczęścia, że Ale to masz czekaj, to kałacha. ja mogę to przełożyć do FN Scara. Nie, bo to jest amunicja. FNSCAR chyba używa tego samego co Springfield, a nie tego samego co Kała. Tak, dokładnie, Kałach ma bo... 7,62. Ale to jest amunicja radziecka, a ty używasz amunicji natowskiej, która jest inna. Dobra, wybaczcie, mój błąd. Ale Licja, to będzie tak. Ja podjadę do szefa i dam ci go na ręce, bo on na pewno podejdzie pod sam mój... No, vis-a-vis będziemy, to ci go dam na dłoni. Jesteś pewny? Jestem pewien, zresztą... Ale wiesz, że mogę w niego nie trafić, a co gorsza trafić w ciebie? No to padnę i tak jestem trupem, to co to za róż miejsca. No, dobra. No dobra, mistrzu, wyjeżdżam. Fred, ty też się przygotuj w razie czego. Jedziesz przez tą ulicę, zbliżając się do stacji benzynowej. Przez jakiś czas cię nie zauważają, ale potem jeden z ludzi, potem drugi, potem trzeci, ludzie kroczącego pośród śniących cię dostrzegają. Potem sam szef gangu panów cmentarzy cię dostrzega i zakłada ręce na piersi, czekając, aż się zbliżysz. To ja, jakby powiedzieć, cały czas jadę i się do niego tak, uśmiecham się do niego takim, no uśmiecham takim cwaniackim, takim pewnym i mówię, nie sądziłem, że kroczący pośród śniących mnie tutaj w tym przecudownym miasteczku mnie odwiedzi. No cóż za zaszczyt śniący, przewodniku. On tak na ciebie patrzy i mówi takim tonem głosu. Pierwszy raz słyszysz taki jego ton głosu. Zazwyczaj był wyluzowanym facetem, który lubił przyćmać. A teraz zdajesz sobie sprawę, w jaki sposób zdobył takie uznanie w gangu ludzi przebywających po cmentarzach, albowiem odzywa się do ciebie iście grobowym głosem. Tak. Wyobraź sobie moje rozczarowanie, kiedy ktoś poinformował mnie, że trzeszczące kości nie dostały ustalonej dawki tornado. Ja to widzę, tak? Słyszę. Tak. Wystrzelać? Chcę podejść do tego przewodniku. Czekaj, mam coś, co może wykupić życie mojego przyjaciela i być lepsze od twojego tornado. Tornado jest w cenie, jest drogie, zwłaszcza tak doskonale wyrafinowane. Pokazuję mu grzybki, jedną torbę. On patrzy. Mała plastikowa torebeczka grzybów ma zastąpić pół worka dobrych tapsów tornado. No, torebek jest Jesteś mało 5. przekonujący. Mam 5 torebek. I nie wiem, czy wiesz, ale podpierdoliłem to z pewnego centrum badawczego jednego z gangów. Niestety nazwa umknęła mi. I mówi ci, że to jest zajebisty towar. Coś nowego, lepszy od Tornado. Wiem, bo próbowałem. Tylko musisz to sobie zmielić i wciągnąć przez nos. On bierze od Ewentualnie ciebie tą torebkę. ugotować. On bierze od ciebie tą torebkę. Rzuć najpierw na blef. Test będzie problematyczny. Ile rzuciłem? Plus twoje dodatkowe utrudnienia. 8, 19, 9. Pamiętaj o dodatkowych utrudnieniach, zarówno z ran, Dobrze. jak i od skażenia. Mam na blef 3. I to były na charakter, jak to był problematyczny, tak? Tak, ale pamiętaj o No, dodatkowych utrudnieniach. cóż, mam 16, więc chyba raczej zdałem. Okej. Nawet z utrudnieniami? Z procent. 25, 15,
To będzie 50%, no, chyba że masz jeszcze Dwa jakieś ukryte. stopnie w górę. Dwa stopnie w górę. Czyli to będzie bardzo trudne dla mnie. I wtedy wychodzi mi, że mam 12 charakterów. Znaczy na tym teście. Czyli zdałeś z 3 punktami sukcesu. Tak. Chyba że masz jeszcze jakieś punkty w skillach, które możesz odjąć. No, od BLF-u właśnie 3. No dobra, no to się robią 4 punkty sukcesu. Dobra, zobaczmy, jak jemu pójdzie rzut na niezłomność. Aha, 20, dziękuję. Hurra! Nie otwierajmy jeszcze szampana. Czekajmy na rozwój wydarzeń. Dobra, tak patrzę po Tomim, raz na niego. Co kombinuje ten, jak on miał, ślący, znaczy prowadzący? Przewodnik albo... Przewodnik. Przewodnik. Rozumiem, że jestem bardzo blisko niego, co nie? Tak, jest tutaj blisko niego. Ani razu nie deklarowałem, że chowam olbrzymia. Mhm. Kiedy on się przygląda tym grzybkom, chcę mu wyładować z samego bliska. Okej. Okay. Nie musisz na to rzucać. Zabijasz przywódcę gangu panów cmentarzy. Po czym ojej. W twoje ciało ładuje się jakieś 11 kul. Od 11 różnych członków tego gangu. Ja mówię do dziewczyn i Freda, chwilę że zwiewamy stąd. Chwilę później to samo spotyka Tomiego. Albo się ukrywamy, albo spadamy stąd. I to szybko. Halo? Schowajmy się. Dobra, padamy i udajemy, że nas tu nigdy nie było. Fred nie jest pocieszony, ale zna się trochę na matematyce. I też pada. Po jakimś czasie słyszycie odjeżdżające motory. Wszystko gdy wszystko odjechało, nie słychać niczego w pobliżu, to ja się wychylam i patrzę, czy zabrali księdzu martwemu teczkę. No z tej odległości tego nie będziesz widzieć. Ale nie ma nikogo w pobliżu. Nie dostrzegam. Możesz rzucić na wypatrywanie, na spostrzegawczość. Okej. Okay. Jaki to był test? Nie widzisz. Nie widzisz absolutnie nikogo. Zapadła taka grobowa cisza. Dobra, to idę w tamtą stronę. Przechodzisz przez ulicę, wychodząc z budynku, w którym się ukrywałaś. Z każdym krokiem zbliżasz się w stronę stacji benzynowej, w stronę tej budy blaszanej. Czujesz stamtąd zapach krwi. Zapach krwi przelanej członków gangu samą. Jak dostrzegasz bezwładne zwłoki na wózku inwalidzkim, rozumiesz także, że jest to krew Tomiego. Jest to także krew Ilaya, który leży rozstrzelany. Praktycznie została z jego pleców krwawa plama po tym, jak ludzie kroczącego pośród śniących go rozstrzelali. Praktycznie w jednym momencie, w którym podniósł rękę na ich przywódcę, już praktycznie nie żył. Natomiast niestety przywódca też leży obok. Jego ciało zostało. Jako jedyny jego ciało ma na sobie ubranie. Wszystkie inne zwłoki są praktycznie do bielizny rozebrane. Wszystko, co przedstawiało tutaj jakąkolwiek wartość, zostało zabrane. Plecak zarówno Tomiego, jak i Ilaya zostały zabrane. Teczka została zabrana. Każda sztuka broni i amunicji została stąd zabrana. Jedyna postać, która nie została ograbiona, to właśnie przywódca tego gangu. Jego ciało, które odrzutem obrzyna przeleciało i w dość niefortunnej pozycji, widzisz po śladzie krwi, utknęło, zostało złożone płasko na ziemi. Nogi złączone razem, dłonie złączone razem, przepaska na oczach, cylinder gdzieś z boku leży.
Przechodząc obok niego, spluwam na jego plecy, czy tam brzuch. Spluwasz na niego. A przy nich nic nie zostało. No to gestem ręki, takim krz, krz, zwołuję do siebie moich towarzyszy. No i przybywają. Padam na kolana i wpadam w płacz. Widząc poszarpane ciała moich towarzyszy. Fred dostrzega brak teczki, ukrywa twarz w dłoniach i takie tylko: szef mnie zamorduje. Ellen, widząc jak jej dobroczyńca, człowiek, który ocalił ją z niewoli, jest ograbiony z własnej godności i bogactwa ziemskiego, leży w bieliźnie na ziemi, wpada w płacz. I w tym momencie chciałbym zakończyć sesję. Chyba, że chcesz coś dodać, Alicjo? Nie, już nie. Można dodać. I w moim oku zakręciła się łaska. Stwierdzam. Zaprawić im godny pochówek. Nad kiepsko przerywa. Okej. To powtarzam. Kiedy już przestaję płakać, mówię, trzeba im wyprawić godny pochówek. Dobrze, i w tym miejscu chciałbym zakończyć sesję.